Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich, Szanowni Dyrektorzy Urzędów Centralnych, dowódcy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych oraz komendanci i szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Drodzy przedstawiciele duchowieństwa, koledzy więziennicy z Norwegii, Ukrainy, Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Więziennictwa i Więzień, CPA, przedstawiciele związków zawodowych, szkół wyższych oraz wszystkich instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną. Ale przede wszystkim panie i panowie funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, w szczególności nowi oficerowie, wszyscy szanowni goście zgromadzeni na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Witam Państwa na centralnych obchodach Święta Służby Więziennej. Od ponad 100 lat więziennicy są bardzo istotną częścią systemu bezpieczeństwa publicznego. Niezmiennie od ponad wieku naszym głównym zadaniem jest zapewnienie społeczeństwu ochrony i bezpieczeństwa poprzez praworządne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. To na Służbie Więziennej spoczywa również obowiązek postępowania resocjalizacyjnego wobec osób skazanych. Naszym zadaniem jest bowiem nie tylko izolacja społeczna skazanych, ale i troska o zmianę ich postaw i zniechęcenie ich do kontynuowania działalności przestępczej po opuszczeniu jednostek penitencjarnych. Można więc powiedzieć, że to na nas, funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej, spoczywa ogromna odpowiedzialność. To od naszej postawy, zaangażowania, empatii, indywidualnego podejścia do osadzonego czy osadzonej zależy, jak będzie kształtowała się jeszcze w warunkach więziennych ich postawa życiowa. To od mądrości i doświadczenia wychowawców, terapeutów czy też psychologów więziennych może zależeć, co wykiełkuje w głowach osadzonych, jakie pomysły będą mieli na siebie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, czy będą chcieli zacząć żyć uczciwie. Dlatego może warto, aby właśnie tutaj, w tym ważnym dniu i ważnym dla nas miejscu, zacytować zapewne znane wielu z Państwa słowa profesora Władysława Bartoszewskiego, który mówił, że warto być przyzwoitym, że warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. I należy podkreślić, że ta potrzeba uczciwości i przyzwoitości ma się odnosić nie tylko do osób odbywających karę. A także my, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, począwszy od tych najniższego szczebla w jednostkach podstawowych, po całe kierownictwo Służby Więziennej, musimy się kierować tymi podstawowymi zasadami: uczciwością, transparentnością i poszanowaniem prawa. W tym momencie pozwolę sobie na prywatną dygresję. Stoję na czele naszej formacji niecałe 6 miesięcy. Przez ten czas zdążyłem się zapoznać z sytuacją w Służbie Więziennej. To, co zastałem, obejmując stanowisko dyrektora generalnego Służby Więziennej, dalekie było od ideałów. Takie jak wspomniana przed chwilą uczciwość, transparentność i poszanowanie prawa. Nieprawidłowości nie trzeba było długo szukać. Wychodziły i nadal wychodzą na jaw prawie na każdym kroku. Korupcja, próby wyprowadzania majątku Służby Więziennej, bezprawne awanse dla osób powiązanych z politykami z kręgu poprzedniej władzy, wiążące się dla nich z dużymi korzyściami finansowymi, to tylko przykłady, które można by mnożyć. Część z nich próbowano skrzętnie ukrywać. Niektórzy nadal naiwnie sądzą, że może się uda. Można powiedzieć, że poprzednia władza pozostawiła po sobie cały szereg nieprawidłowości. Częścią z nich już zajmuje się prokuratura. Następne czekają w kolejce. Jedno jest pewne. Większość szkodliwych dla Służby Więziennej działań wynikało z decyzji politycznych poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i podporządkowania się im bezrefleksyjnie przez poprzednie kierownictwo Służby Więziennej.
Chociaż zgodnie z ustawą o służbie więziennej jest ona z definicji formacją apolityczną. Doszła do tego jeszcze dewastacja i upolitycznienie systemu szkolenia funkcjonariuszy służby więziennej. Zdajemy sobie sprawę, jak ta sytuacja mogła wpływać na odczucia zwykłych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, którzy po prostu chcieli pracować i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, a jednocześnie czasem całkiem przypadkiem zostali uwikłani w różnego rodzaju zależności. Dlatego bardzo dziękuję tym, którzy mimo tej niekomfortowej sytuacji wytrwali w swojej niezłomności i pozostali w służbie. Pragnę oświadczyć, że dołożę wszelkich starań, aby wszelkie nadużycia, do których doszło w ostatnich latach w służbie więziennej, zostały rozliczone. Jestem to winien nie tylko funkcjonariuszom i pracownikom służby więziennej, którzy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki, ale też całemu społeczeństwu. Drodzy funkcjonariusze i pracownicy służby więziennej, realizacja naszych podstawowych zadań nie byłaby możliwa bez was, bez waszej wiedzy, pracowitości, odpowiedzialności. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasza praca z osadzonymi jest zadaniem bardzo trudnym, a często niebezpiecznym. Zapewniam was, że bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej jest i pozostanie moim priorytetem. Szanowni państwo, zależy mi na tym, aby nasza kadra miała możliwość rozwoju i doskonalenia swoich kompetencji. Dlatego też chcemy czerpać z doświadczeń innych krajów. Mogę z tego miejsca oświadczyć, że po latach polskie więziennictwo powraca do organizacji międzynarodowych. W tym roku Polska Służba Więzienna przystąpiła do Europris, stowarzyszenia skupiającego służby penitencjarne z większości europejskich krajów. Kilka dni temu razem z panią wiceministrą Marią Eichardt reprezentowaliśmy polskich więzienników na konferencji Rady Europy Dyrektorów Służb Więziennych i Probacyjnych w Sofii. Udział polskiej delegacji w konferencji jest świadectwem zaangażowania Polski w międzynarodowe inicjatywy na rzecz poprawy standardów w systemie penitencjarnym oraz wzmocnienia wymiany doświadczeń z innymi krajami członkowskimi. W przyszłym roku to my będziemy organizatorem takiej konferencji, co świadczy o docenianiu polskich więzienników na arenie międzynarodowej. Od wielu lat współpracujemy z naszymi partnerami zagranicznymi, m.in. z Norwegii i Ukrainy. A od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą współpraca z ukraińską służbą penitencjarną nabrała nowego wymiaru. Wymiaru pomocy oraz udzielania potrzebnego wsparcia. Nie zapominamy też o współdziałaniu z innymi środowiskami. Są one ważnym ogniwem więziennej rzeczywistości. Przedstawiciele świata nauki, instytucje, stowarzyszenia oraz rozliczne organizacje pomagają nam, byśmy nie tylko izolowali tych, którzy weszli w konflikt z prawem, ale także uczynili ich lepszym i wolnymi ludźmi. W naszej pracy pamiętamy, że włączając społeczeństwo w system wykonywania kary pozbawienia wolności, niejako przyzwyczajamy osadzonych do tego, co czeka ich po wyjściu z więzienia. Staramy się też rozwijać system dozoru elektronicznego, którym osadzony odbywa karę, będąc poza murami więzienia. I mam nadzieję, że uda nam się szybko wprowadzić zmiany, by nie pozostawać w tym względzie z tyłu zawiodącymi w tym zakresie krajami Europy. Drodzy państwo, patrząc w przyszłość, służba więzienna nie zapomina też o poprzednikach, zwłaszcza tych, którzy oddali życie za ojczyznę. O takich wychowano i nauczono. Cieszę się, że są z nami bliscy osób pośmiertnie uhonorowanych przez ministra sprawiedliwości złotą odznaką za zasługi dla więziennictwa. Po tym, którzy zginęli za ojczyznę, zawdzięczamy fundamentalne zasady naszej służby, których przestrzegamy. Funkcjonariusze i pracownicy, drodzy promowani, gratuluję osobom promowanym podczas dzisiejszej uroczystości. To dla całej naszej społeczności, dla was i dla waszych rodzin wyjątkowy dzień. Dbajcie o etos funkcjonariusza służby więziennej. Szanujcie się nawzajem.
Waszym rodzinom dziękuję za cierpliwość i zrozumienie. Wiem, że nie stalibyście dzisiaj przed nami, gdyby nie wsparcie i pomoc otrzymane ze strony najbliższych. W naszych szeregach jest coraz więcej osób młodych, które zupełnie inaczej patrzą na świat. I bardzo dobrze. Możemy się od siebie wzajemnie dużo nauczyć. Zapewniam, że staramy się sprostać oczekiwaniom osób, które wybierają pracę w naszej formacji i chcemy sprzyjać ich rozwojowi. Dlatego systematycznie w atmosferze dialogu i porozumienia ze stroną społeczną wypracowujemy propozycje rozwiązań finansowych i innych przedsięwzięć, które będą spełniały oczekiwania naszej kadry. Dla kierownictwa Służby Więziennej i resortu sprawiedliwości to wy jesteście najważniejsi. Nasze bezpieczeństwo oraz zapewnienie właściwych i godnych warunków pełnienia służby i pracy, a także atmosfera życzliwości zawsze będą stały na pierwszym miejscu. Drodzy więziennicy, w tym ważnym dla was wszystkich dniu przyjmijcie zatem moje podziękowania za dobrą, rzetelną i oddaną służbę i pracę. Za to, że zawsze jesteście gotowi pomagać, za to, że jesteście wierni słowom roty ślubowania. Panie ministrze, dostojni goście, serdecznie dziękuję, że przybyliście tu, by świętować razem z nami. Funkcjonariusze Służby Więziennej zasługują na najwyższe uznanie. Dzięki państwa obecności czujemy się dostrzegani, doceniani i szanowani. Bardzo dziękuję.